Cześć kochani, witam was wszystkich. Dzisiaj jest sobota. Zaczynamy ten vlog weekendowy. Jedziemy samochodem, jest ze mną Szymon i tam jest gdzieś. Jesteś? Jest i Kuba. Kochani, co dzisiaj we vlogu? Dzisiaj pogadamy troszeczkę o UFO, bo jak wiemy, to był hit ostatnich paru dni. A także pokażę wam, jeżeli nie będzie padało, pokażę wam kino. Mamy kino otwarte na High Street. Na ulicy postawili potężny ekran. Ustawili leżaki, chyba tam są. I można sobie oglądać filmy. Dzisiaj o 19 będzie film. Jaki będzie 19 film? Ty jesteś UFO. Kinie. Black Widow. Będzie Black Widow, my byliśmy na tym w kinie kiedyś z Kubą, jest to na vlogu, ale mówię, jest to kino za darmo, więc why not? Teraz jedziemy do sklepu, musimy kupić składniki na co? Na burrito, bo chłopakom zachciało się burrito, więc będziemy dzisiaj robić burrito, szczególnie Kuba jest zafascynowany burrito. Coś tam próbuję mówić, ale i tak tego nie słyszycie, bo nie ma mikrofonu, więc... Więc kochani, zapraszam na vlog. Hi. No hej. Cześć kochani, witamy w kolejnym vlogu. Dzisiaj w scenerii parkowej. Mamy trochę wesoło nam dzisiaj tutaj, bo zobaczycie później. Słuchajcie, chcemy dzisiaj porozmawiać na temat UFO. Na temat UFO. Czy UFO istnieje? Jak myślisz? No niby zostało złożone pod przysięgą, że tak. Czyli są dowody na to, że Amerykanie mają technologię UFO. Mówią, że mają. I podobno mają zwłoki, tak? Mm-hmm, kosmitów. Tak. I statki kosmiczne statki podobno. Tam mają, no. I to się chyba wiąże z tą strefą 51, o której ty w ogóle nie wiesz, o co chodzi, nie? Nie, no wiem, o co chodzi. Więc o co chodzi w strefie 51? Strefa 51 to jest zaszerzona strefa od wszystkich, wymazana w ogóle z Google Maps. I tam są badania na temat właśnie działalności takich UFO, no ogólnie. No dobra, słuchajcie, dla mnie to jest takie dziwne, że to wszystko zawsze się dzieje w Ameryce, nie? No. Czemu UFO do Polski nie przyleciało? Mówiliśmy przed chwilą czemu. Bo głupota PiSu sięga przez świata, nie? Być może to jest właśnie spowodowane tym, a być może oni po prostu szukają takich krajów bardzo rozwiniętych, z dużą technologią obronną. Czemu nie Japonia? Albo Chiny, albo Korea. No właśnie, to jest podejrzane, nie? Kochani, napiszcie nam, czemu zawsze UFO wybiera Amerykę, nie? Hollywood. Na filmy. Chyba. No tak czy siak, to nie jest, w Ameryce to nie jest Senat, tylko... Gdzie oni to, te przesłania robili? Nie mam pojęcia, czekaj. Napiszę wam na dole, ale to jest... No nieważne, gdzie robili te przesłuchania, ale przesłuchali jakiegoś tam gościa wysoko postawionego, nie? Mhm. Kojarzy się jego nazwisko? David Grusz chyba. I on zasiadał w jakiejś tam organizacji, która odpowiadała za te takie jakby badania, czy coś takiego? Ale chyba zrezygnował. Zrezygnował, więc zeznawał on pod przysięgą i właśnie mówił, że to, ta technologia istnieje i to już zeznawali pod przysięgą piloci, nie? Tak, że widzą niewyjaśnione statki po prostu kosmiczne przy lotach, ale mówili, że formalnie tego nie mogą składać, bo się boją o swoją pracę, nie? Bo ktoś pomyśli o nich, że są... No właśnie. No tak czy nie? Tak. Co dobra, że ty przylatujesz z misji, nie? I mówisz, o UFO widziałem, no to dobra, idzie pan na urlop. Z tego co czytałem, to były właśnie, nie wiem, unoszące się obiekty w kształcie kostki Rubika albo tiktaka i nieruchome, nie? W powietrzu, mimo że jest wiatr siły huraganu. Ja ci powiem szczerze, że ja widziałem kiedyś w Polsce, ale poważnie czas mówię. To było jeszcze takie upalne lato i to była noc, bo ja wstałem, jeszcze sobie paliłem fajki i poszedłem na balkon zapalić sobie papierosa i było piękne niebo, było widać gwiazdy normalnie, wiesz. Full view. I leciał taki obiekt i tak patrz, tak leciał. Bum, bum, bum. No to satelita nie mogła tak lecieć, nie? I to nie tak, że on zakręcał, tylko tak, bum, bum, bum.
I teraz nie wiem, czy ja to widziałem, czy to był efekt tego, że byłem after party. Chyba efekt tego, że byłeś after party. Być może, kochani. Ale powiedzcie mi sami, bo dla mnie osobiście oglądaliśmy takie filmy jak Prometeusz na przykład, nie? Taki znany film. Prometeusz, Obcy. Dobra, Obcy też był przesadzony. Ale taki najbliższy, co mi się kojarzy, to był Prometeusz na przykład. Albo Dzień Niepodległości. Było coś ciekawe, nie oglądałem. Avengersi, no Avengersi to też marvelowskie, to przesadzone. Ale na przykład ja osobiście nie wierzę, że my się wzięliśmy znikąd. A ty? Też nie. Nie wydaje mi się, żeby... Ja tu nie chcę nikogo urazić, kochani, ale ja nie wierzę, że to jest wszystko pochodzi od Boga. Nie? Boga. No nie wydaje mi się. Mi się wydaje, że ktoś nam pomógł, nie? I nawet aby się cofnął w te czasy przed. Znaczy, jakie te niektóre epoki były... Te epoka Majów na przykład, nie? Oni byli dość mocno rozwinięci. Nie mieli może sprzętu, ekosprzętów, ale znali nawet się na słońcu, na zegarze. Skąd to wzięli? Nawet samo to, że nie jesteśmy w stanie otworzyć budowy piramidy teraz, nie? Dokładnie. No. I teraz sobie wyobraź, jak oni budowali tą piramidę, nie? Tak potężną. Jest dużo takich filmów, ja oglądałem właśnie, że pokazują na tych filmach, że są gdzieś tam ryciny w skałach, znaczy to wiesz, te malunki. I na każdych malunkach jest jakiś obiekt powietrzny, nie? No, wygląda to jak kółko albo tam kwadracik. Czyli mi się wydaje osobiście, że ktoś nam pomógł, bo ja nie wierzę, że tak się wzięliśmy od bum. W wyniku ewolucji. A drugie pytanie, które mnie zawsze tak wiesz, zawsze sobie zadaję, na to nie ma odpowiedzi. Planety, no skąd się wzięły planety? Nie? Wielki wybuch. No ale ten wielki wybuch też się musiał skądś wziąć. No tak, no. No tak czy nie? No samo się nie wzięło ze ziemi, nie? No. I teraz, kochani, wydaje mi się, że nie jesteśmy sami, bo to jest niemożliwe. No, że sami na pewno nie jesteśmy. To jest niemożliwe. Jest wszechświat, no. Bo zobacz, my niby się uważamy za tak mocno rozwinięci, nie? Mamy technologię, to tamto. Ale tak naprawdę ta technologia to jest nic. Bo dalej nie możemy odnaleźć tego pytania, skąd się tak naprawdę wzięliśmy, nie? Jest tyle galaktyk na świecie, no. Mamy niby to, wiesz, latamy niby na Księżyc. No, byliśmy raz chyba, nie? Raz. I jakoś nie chcemy tam wrócić, więc może coś oni tam znaleźli, nie? Na tej ciemnej... Na tej ciemnej... stronie Księżyca, nie? Na Marsa też chcą lecieć. No tylko przy naszej technologii to zajmie to ages, nie? Więc kochani, ja osobiście, wierzysz w UFO, tak no już teraz na poważnie? UFO? Wierzę, że jest na pewno życie poza nami, ale czy nazywa się to UFO? A wierzysz w obcych? Nie wiem. Coś na pewno tam jest, ale nie wiemy co, bo nigdy tego nie widzieliśmy. Także wierzę, że coś jest, ale nie wiem co to jest. Mi się wydaje, że coś musi być, bo nie może być tak, że jesteśmy sami, nie? Kochani, wypowiedzcie się na ten temat, bo jeżeli to jest dopiero początek Góry Lodowej i Amerykanie odtajnią te wszystkie materiały, co tak naprawdę się znajduje w tej strefie 51, co tam naprawdę znaleźli, bo jest dużo filmów nagle powstało o tej strefie 51, nie? Jest też Twin Peaks, to takie wszystkie filmy, nie? Które pokazują, że coś tam jest. Czyli wiesz, no, znikąd to się nie wzięło, nie? Ktoś musiał, wiesz, się dowiedzieć, albo puścił ktoś farbę z wojskowych tam, że coś mają. Nie powiedział konkretnie co, ale coś mają. Więc ja, kochani, ja wierzę, że nie jesteśmy sami i ja wierzę, że kiedyś, prędzej czy później oni się do nas odezwą, bo na pewno nas obserwują, nie? Oby. Ja znam jednego ufolutka, poczekajcie. Kuba! Chodź tu! Chwilę. No chodźcie, Kuba! Jest tu. Z Bąkiem. Jest. Przywitaj się ze wszystkimi. Elio. Kochani, to był tylko początek, albo środek, albo końcówka tego vloga. Jeszcze nie wiem, jak to będzie poskładane. Zaczyna padać deszcz, więc kochani, zostawcie komentarz, co myślicie na temat obcych i czy to jest prawda, czy to nie jest wyssane z palca. My się już żegnamy. Tutaj obcy one. Hej. Obcy, obca tu. Obca. I pogromca number 3. Widzimy się, kochani, później. Kochani, idziemy tunelem jakimś takim dziwnym, ale fajnym, nie? Jest. Jak widzieliście na przebitkach w drona, idziemy zobaczyć to kino. Już tam film trwa, ale my nie będziemy oglądali filmu, ale może pójdziemy na Szejka, co? Którego? To Five Brothers. A w ogóle są otwarci? No na pewno są otwarci. Idziemy zobaczyć. Thank you.
znalazłem kolejny mural Eltona Johna. I teraz nie wiem, czy jest syn Eltonem Johnem, czy on się urodził w Watford, chyba nie. Ale jest kolejny mural, widzieliście parę murali tam w którymś vlogu, a tu mamy następny, zobaczcie na ten mural. Wbijamy się w kolejne przejście podziemne. Kuba, jesteś? Tak. To jest takie ładne, zobaczcie. Pięknie oświetlone. I już powinniśmy wyjść koło kina, tak mi się wydaje. Silly sound. Like silly sounds? You like silly songs? Yeah. Why can't I sing? It's getting me down. I don't have my music. I can't see the sound. However I play, whatever I say, it all sounds... Już słychać, kochani, film. Jest i kino, są i leżaki. Kuba, wbijamy na leżak? O, a to jakiś karniwal będzie, patrz. Cie, kochani, zapomniałem, dzisiaj jest sobota, nie? Już jest koło 9, więc High Street tętni życiem, wszystkie kluby otwarte, są imprezy. My idziemy po tego szejka dla Kuby. I obiecałem coś kupić temu, co grał na gitarze, co widzieliście, to może coś do jedzenia kupimy i się zwijamy. Kochani, Kuba ma już swojego szejka. Próbujemy znaleźć otwartą jakąś sklep albo coś, żeby temu gitarzyście coś kupić, nie? Bo Kuba się uparł, że musimy coś mu kupić. Więc szukamy sklepu i idziemy już w stronę samochodu. Jedyny sklep, jaki jest otwarty, kochani, to jest Sainsbury. Więc idziemy do Sainsbury'ego, bo tutaj na High Street wszystko jest pozamykane, tylko kluby, dyskoteki, a my potrzebujemy kanapkę, więc idziemy do Sainsbury. No i co kupiłeś, powiedz? BLT kanapka i bacon i free inch bread. Czyli takie kanapki kupiłeś, tak? Mhm. Zadowolony już? Tak. No to idziemy mu dać, tak? Mhm. Dobra. Czyli dobry uczynek będzie zrobiony, bo powiem wam, że Kuba lubi takie akcje, nie? Dawać komuś coś, nie? Tak. To kochani, mam nadzieję, że nie wyrzuci. Ale pytałem się go, czy chce piwo, to on powiedział, że piwo ma. A jak powiedziałem o jedzeniu, to tak nic nie powiedział, nie? To mu damy i zobaczymy, czy zadowolony. Really yeah. Kind of you. Like I said, yeah? Mm-hmm. Good luck. Incroyable, George. Incroyable. Alright. Bye. To by było na tyle w tym vlogu. Kochani, zostawcie komentarz, łapkę, suba, jak chcecie być na bieżąco. Jest to pierwszy film pod nową nazwą kanału Tata TV. A czemu zmieniłem? Już wam powiem, czemu zmieniłem. Zmieniłem dlatego, że Kuba i tata kojarzył się z kanałem dziecinnym. A ten kanał nie jest kanałem dziecinnym. Szczególnie od teraz. Kuba troszeczkę był już denerwowany. Tak? Tata lubiła mi mnie. Że było Kuba i tata, ale jesteś już okej, tak? Mhm. Kuba jest okej. Kochani, trzymajcie się i widzimy się
następnym.